ostatnim okresie zgłosiła się grupa młodzieży i zezwoliliśmy jej na takie zagospodarowanie ściany, tak żeby mogli w sposób legalny wyrazić swoje uczucia i wrażenia artystyczne. Najpierw nakładamy farbę emulsyjną, która stanowi podkład, a następnie farbami sprayu nakładamy kolejne kolory. Też staramy się połączyć tematykę. Ma być troszkę nawiązania do sportu, co myślę, że widać po postaciach, które robimy. Jesteśmy wdzięczni promocji miasta za to, że pozwala nam promować i nas samych, i jednocześnie miasto, w którym mieszkamy.